Dzień dobry! Obejrzyj ten materiał, zanim znowu wprowadzą cenzurę i go skasują. Zapewne materiał ten pomoże Ci ustrzeć się bardzo dużego błędu życiowego, a na pewno Cię uspokoi. A spokój jest wskazany i stanowi. Dobro samo w sobie. Proszę cię, dla dobra swoich przyjaciół i swojej rodziny. Wyślij też link do tego materiału do przyjaciół i rodziny, a jeżeli możesz, to wstaw go także do siebie na wala na Facebooku, na grupy facebookowe, na których jesteś, i w ogóle propaguj link do tego materiału, gdzie się tylko da. Ludzie znowu są straszeni przez dużą część mediów głównego nurtu, i moim zdaniem efekt będzie dokładnie taki sam jak w 2020 roku. Oby nie, i między innymi po to powstaje ten materiał. Jeżeli oglądasz media głównego nurtu lub czytasz artykuły z mediów głównego nurtu, to zapewne jesteś dość mocno straszony małpią ospą. Pozwolę sobie przytoczyć tytuły, na przykład MedONet, czyli medyczny ONET, pani Magdalena Żmudzik WHO z najwyższym alertem w związku z małpią ospą. Zagrożona także Europa. Co się dzieje? Wyjaśniamy. Zwykły onet yy, na podstawie polskiej agencji prasowej, małpia ospa w Europie, ekspert od COVID-19 alarmuje: trzeba działać szybko. Jak to ekspert od COVID-19, to można się spodziewać Jakich działań on żąda? No i drodzy Państwo, Business Insider to bardzo adekwatny portal do tego typu rzeczy, bo o biznes, wszak, w moim mniemaniu, tu chodzi. Małpia OSPA atakuje. Jest prośba o krytyczną zgodę do Unii Europejskiej. Tego, co Wam mówią w mediach głównego nurtu, to głównie to, że Małpia OSPA jest bardzo groźna, że jest zaraźliwa, że choroba ma dość burzliwy przebieg i Chory w czasie choroby. To wygląda bardzo brzydko, bo te bomble wyglądają szpetnie, oraz że było już kilka epidemii tej małpiej ospy. Tego, czego w mediach głównego nurtu zapewne wam nie powiedzą i dlatego kręcę ten vlog, bo ja wam to powiem, to to, że te epidemie, którymi nastraszą to zwykle, dotyczą Afryki, poza Afryką. W czasie takiej epidemii mamy zwykle kilkanaście, góra kilkadziesiąt przypadków, a ofiar śmiertelnych albo nie ma wcale, albo są. Pojedyncze. Dodatkowo małpia ospa jest to choroba bardzo dobrze znana ludzkości. Pierwszy raz została opisana już w roku 1958. Tak, 1958. Natomiast pierwsze przypadki małpiej ospy u ludzi stwierdzono w roku 1970. Tak, drodzy Państwo, 54 lata. Temu, przez te 54 lata nauczyliśmy się małpią ospę leczyć. Jest lek y, zatwierdzony w Unii Europejskiej jako środek do leczenia poksi wirusów, które powodują małpią ospę y, i jest to tekowirymat. Także, drodzy Państwo, na to jest lek. To jest bardzo dobrze znana choroba. Od 54 lat ludzie na to chorują. Są na to terapie, jest na to co najmniej jeden lek, Tekowirymat. wirymat zatwierdzony w Unii Europejskiej. Do tego jeszcze, jak możecie przeczytać nawet w Wikipedii, za chwilkę będziemy to czytać, szczepionka na ospę prawdziwą, tak, którą prawie każdy Polak z mojego pokolenia i starsze pokolenia dostały, daje uwaga. 85% procentowe bezpieczeństwo. Co prawda, nie mam pojęcia, co to znaczy 85% bezpieczeństwo, ale na pewno jest to więcej niż dawali w przypadku preparatu na zarazę. No i ta szczepionka, jakby to powiedzieć, no to już została podana. Czyli my tutaj w Polsce, w dużej części, nawet bym powiedział w większości, i tak mamy, według mediów, według ym, powszechnie dostępnych źródeł, które pewnie teraz zaczną znikać, mamy 85% bezpieczeństwo. We zabezpieczenie z powodu wakcynacji. Choroba jest znana od wielu, 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 wielu lat. 54 lat, pierwszy przypadek u ludzi, są opracowane metody jej leczenia, jest lek zatwierdzony w Unii Europejskiej. Pandemiami czy i epidemiami tej choroby straszy się nas od wielu, wielu lat. Ostatni raz straszono nas tym w maju 2022 roku, i tu będzie czytanie z Wikipedii z wpisu pod tytułem OSPA Małpia. Do, do 19 maja Wielka Brytania zarejestrowała 9 przypadków małpiej ospy. Portugalia 14, to daje 23. Hiszpania 7, to daje 30. Stany Zjednoczone i Szwecja po jednym, to daje 32. Władze włoskie potwierdziły jeden przypadek i podejrzewają dwa kolejne. Zaliczmy im wszystkie 3, 35. W Polsce pierwszy przypadek zakażenia zanotowano 10 czerwca. No to, drodzy Państwo, jest mniej niż 40 przypadków. Tam pewnie po tych datach było więcej. Także, drodzy Państwo, sami widzicie ta wielka pandemia, w wyniku której, z 2022 roku, w wyniku której wprowadzono nadzwyczajne środki. Pamiętajcie, że wtedy zebrał się sztab, bo COVID już wtedy był niemodny, prawda, bo koło lutego, marca 2022 jakby, no, odwołano, tak bardziej medialnie zarazę. No i trzy miesiące później, tak koło maja 2022, straszono małpią ospą, prawda? Mówię, straszono na potęgę, do tego stopnia, że wprowadzono przymusową hospitalizację ludzi podejrzanych o to, że mają małpią ospę. Nie musiało być udowodnione. Że człowiek jest chory, wystarczyło samo podejrzenie i to nie takie podejrzenie prokuratorskie, które wiąże się z tym, że muszą być na ciebie jakieś dowody, tylko takie podejrzenie lekarskie. E, już mogłeś być przymusowo hospitalizowany w szpitalu zakaźnym. Podobno były. E, 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 były przypadki. Podobno potem ci pacjenci próbowali się sądzić w wyniku tego, że byli de facto pozbawieni wolności i osadzeni w szpitalu zakaźnym, gdzie przecież mogli tego wirusa złapać. Robiono wszystko, byleby tylko dało się nabić statystyki. Między innymi wprowadzono objawy i objawy dalsze. Jak pewnie wiecie, bo to w mediach głównego nurtu niesamowicie mocno. Um, Trąbią, um, że Małpia Ospa ma bardzo charakterystyczne objawy w postaci takich bardzo dużych, brzydko wyglądających i zmieniających się w strupy bombli, których no, ciężko z czymkolwiek pomylić. W związku z tym, ponieważ to była taka ponieważ to jest tak, tak charakterystyczny objaw, że no, ciężko było. Przejść na system testowy i wsadzać ludzi yy, z powodu fa fałszywie pozytywnego wyniku testu, co zapewne było niezbyt fajne. Dla rządzących wprowadzono objawy i objawy dalsze. I te charakterystyczne objawy, właśnie jak te bombre, nazywano objawami dalszymi, a do objawów wrzucono takie objawy, które występują w prawie każdej chorobie zakaźnej typu pulgowy, ból głowy, bóle mięśni, gorączka, osłabienie, złe samopoczucie. Czyli tak naprawdę z wywiadu można było uznać, że podejrzany o małpią ospę jest praktycznie każdy. Yy, także taka niezafajna nie rzecz. No i, no i tą yy, małpią ospą grzano tak 2-3 miesiące. Dopóki w 2022 roku Ukraińcy nie dokonali cudu. Był to cud militarny, polegający na przeprowadzeniu czegoś, co się wówczas nazywało kontrofensywą. Oni wtedy, podobnie zresztą tak jak teraz, zaatakowali dość skutecznie Rosję, która się nie spodziewała, teraz zaatakowali Rosję na jej terytorium, wówczas zaatakowali Rosję na terytorium Ukrainy. Czyli mówiąc krótko, zaczęli odbijać bardzo duże ilości ukraińskiej ziemi z rąk rosyjskich. I to spowodowało taki hura optymizm, że eksperci, którzy tam pół roku później już jej ojczyli, że trzeba Ukrainie więcej dawać, bo ona zaraz padnie, um, wtedy właśnie w okolicy tego czerwca 2022 zastanawiali się, czy Ukraina być może to nie zdobędzie Kremla. No i ten sukces militarny Ukrainy spowodował cuda. Tak jak atak na Ukrainę w 2022 spowodował, że politycy odpuścili medialnie zarazę, tak ten kontratak Ukrainy, Ukrainy w 2022, ten taki silny odpór, spowodował, że spowodował, że politycy odpuścili medialnie Małpią ospę. A już było, drodzy Państwo, wiecie, już były specjalne przepisy, już były konferencje prasowe ówczesnego ministra zdrowia niedzielskiego, już były przepisy, na podstawie których realnie przymusowo ludzi zamykano w szpitalach, już była um, niesamowita, wręcz panika, już już, drodzy Państwo, okazało się, że jest na to szczepionka. Już było jakby takie gadanie w mediach głównego nurtu, że trzeba się profilaktycznie zaszczepić, że to jest ważne, bo co prawda jest to choroba endemiczna, która występuje głównie w Afryce. Poza, Stanami jedno... Poza Afryką praktycznie nie występuje potencjał epidemiczny. No to sami Państwo widzieliście, cała epidemia, kilkadziesiąt, no może do końca kilkaset przypadków, ale już trzeba tam wszystkich wyszczepić. No ale nie starczyło potencjału medialnego, bo Ukraina niejako znowu wzięła na siebie uwagę w związku ze swoimi słusznymi sukcesami militarnymi, no i tyle. Potem była cała masa różnych innych chorób, już nawet nazw, niektórych nie pamiętam. No, żebyście mi Państwo pomogli w komentarzu, wpisali, jaka to była choroba, przez którą zabraniali ludziom brać pryszniców. Bo była jakaś taka, taka że zabraniali ludziom brać pryszniców. Była też, było, była też ptasia grypa cała masa była. Także, drodzy Państwo, ta spokojnie. Spokojnie, jak na wojnie. Ta Małpia ospa, jeszcze raz podkreślę, jest znana, i te, za chwilkę zresztą przeczytam oficjalny wpis z Wikipedii, żebyście Państwo nie myśleli, że to sobie y zmyślam. Po raz pierwszy została opisana Małpia ospa w roku 1958. Pozwolę sobie zrobić szybkie, y szybkie odejmowanie, 2024-1958, drodzy Państwo, chwileczkę, muszę się podzielić. 2024 minus 1958. To jest, proszę Państwo, 66 lat temu po raz pierwszy została opisana. Natomiast po raz pierwszy u człowieka przypadek był 54 lata temu. Jest zatwierdzony w Unii Europejskiej lek. Nazywa się wirymat Więc to nie jest tak, że jak to złapiecie, to już, ola Boga końcówka, bo, bo, bo nic nie ma szczepionka, natomiast przeciwko ospie prawdziwej, która była podawana między innymi w Polsce, jeśli masz takie szczepionkę na ręku, z, taką, z takim znamieniem, po szczepionce, to ją masz. 85% procent jest skuteczna w 85% w zapobieganiu małpiej ospie, co bardzo ciekawe. E opracowano w 2019 roku szczepionkę dedykowaną przeciwko, um, przeciwko tej m, m, małpie ospy taką dedykowaną szczepionkę i wtedy zaczęły się oczywiście to jest czysta koincydencja zaczęły się takie medialne akcje z tą małpią ospią że ona nagle w mediach zaczęła być bardzo mocno pokazywana jako bardzo, bardzo groźna, bardzo, bardzo szkodliwa, prawda? No, że ma taki straszny potencjał epidemiczny. Przypominam, że to jest choroba, która głównie w czasie, w czasie gdy podjęto decyzję o opracowywaniu tej szczepionki przeciwko małpiej ospie, to była choroba, która pojawiała się prawie wyłącznie w bardzo biednych krajach afrykańskich, w których Praktycznie nie było szans, że ktoś ją kupi, bo, bo ludzie kasy nie mieli. Ale mimo wszystko koncerny farmaceutyczne, przynajmniej jeden, podjął decyzję taką bardzo altruistyczną opracowywania preparatu, na którego nie znajdzie klientów. No i dziwnym trafem, zupełnie przypadkiem, jak opracował ten preparat, to zaczęto nam mówić, przynajmniej w mediach, że ta choroba jest bardzo groźna. W, w, tych, w, w bogatych krajach, i zaczęły się medialne utyskiwania, że bogaci Europejczycy powinni się szczepić. Także tutaj, ta, jakby to powiedzieć, ta, ta dobrotliwość, altruizm tych korporacji farmaceutycznych, które opracowywały preparat, będąc przekonane na pewno, że nigdy go nie sprzedadzą. Został nagrodzony, bo teraz na pewno bardzo dużo bogatych Europejczyków i bogatych Amerykanów przyjmie ten preparat. Być może być może nawet zdecydujemy się zapłacić za ten preparat, żeby dostawali go. Afrykanie, więc, więc po prostu no pieniądze, gigantyczne pieniądze wydane na opracowanie tego preparatu się nie zmarnują. A gdyby nie to, co się dzieje teraz w Europie, no to pewnie by się zmarnowały, no bo Afrykańczycy nie mają kasy. Co było też widać po, po kwestii związanej z zarazą, prawda? Tutaj w Europie, w Stanach Zjednoczonych wciskano krajom ją z bogatej Europy, ze Stanów Zjednoczonych po 10-12 dawek dwudawkowego preparatu. Tymczasem w Afryce ludzie nie mieli, nie mogli skorzystać z tego, z tej dobroczynności, bo bo mm, mm, e, bo, bo tyle. Także, także to, to na pewno jest po prostu, po prostu Bozia im wynagrodziła. Ech. Tyle. No dobra, to drodzy Państwo, najpierw sobie trochę tej straszonki poczytajmy. W, głównie po to, żeby się na nią zaszczepić, nie? Budujmy sobie odporność, e, mm, 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 że, żeby się zaszczepić przed tą paniką. No to drodzy Państwo, TVN, 15 sierpnia 2024, pierwszy przypadek nowego typu mpox poza Afryką. Bo już sobie typy wymyślili, nie? Szwecja poinformowała w czwartek, że y, y, potwierdziła pierwszy przypadek mpox, dawniej małpa os Małpia OSPA. To niestety jest bardzo ważny, bardzo wyraźny symptom, że ta Małpia OSPA y, no może być grana. Bo jak wprowadzają taką, y, powiedziałbym, dość y, krzykliwą. Y, krzykliwą nazwę handlową, no to może znaczyć, że yy, może znaczyć, że tutaj coś będzie grane, prawda? No bo, no właśnie, no jak to, jak to mówią, no produkty się sprzedają pod, pod nazwami handlowymi. Nie ma dobrej nazwy handlowej, yy, to, to się produkt nie sprzeda. Jak jest dobra mał nazwa handlowa, yy, no to się produkt yy, sprzeda i... Yy. I tyle. Eee. Mm. I tyle, także tutaj to, że to jest, ta, ta nazwa handlowa została tak ulepszona, tak empox, nie? No to to sugeruje, że jednak, on, że jednak się będzie rozpowszechniać. Spowodowany nowym typem wirusa, który wydaje się łatwiej rozprzestrzeniać. Jest to jednocześnie pierwszy przypadek tego bardziej zaraźliwego typu odnotowany poza Afryką. W środę Światowa Organizacja Zdrowia WHO ogłosiła z globalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego po raz drugi w ciągu dwóch lat. Po wybuchu epidemii w Demokratycznej Republice Konga. Natomiast w czwartek szwedzki minister zdrowia i spraw społecznych Jacob Med przekazał na konferencji prasowej, że nowy typ tej infekcji wirusowej odnotowano w jego kraju. Po południu otrzymaliśmy potwierdzenie, że mamy w Szwecji jeden przypadek poważniejszego typu EMPOX oznajmi. Jest to pierwszy przypadek zakażeń typem 2 poza Afryką. Wybuch epidemii rozpoczął się od rozpowszechnienia się endemicznego szczepu znanego jako typ 1, jednak typ 2 niekiedy pojawia się tak, że nazwa IB wydaje się rozprzestrze rozprzestrzeniać łatwiej. Zwróćcie jakie słowa, łatwiej, wydaje się. Wiecie, jak tamten był tak zaraźliwy, że prawie się nie rozprzestrzeniał, w Europie przynajmniej. No to jeśli ten będzie nawet dwa razy bardziej zaraźliwy, to i tak będzie bardzo skompo zaraźliwe. A to i tak mamy dodatkowo słowo wydaje się. Szwedzka agencja zdrowia publicznego podała, że osoba zakażona zaraziła się podczas pobytu w regionie Afryki. Objawy Empoks. Jest odzwierzęcą chorobą zakaźną. Powodowaną przez wirusa. Wirus jest przenoszony przez bliski kontakt, w tym kontakt skóra do skóry, rozmowę lub oddychanie blisko osoby chorej. Wirus może przedostać się do organizmu przez uszkodzoną skórę czy drogi oddechowe. Zakażenie może również nastąpić poprzez dotknięcie. Tykanie przedmiotów skażonych wirusem, np. pościel ubrań i ręczników. Mpox charakteryzuje się objawami podobnymi do grypy, takimi jak gorączka, ból głowy i mięśni. Występują też e, wypełnione ropą zmiany skórne, przypominające krosty. E, przez to trudno odróżnić je od ospy wiecznej. Zwykle ma łagodny przebieg, a tylko w rzadkich przypadkach jest śmiertelna. To też bardzo ważne. Na razie jeszcze straszą, właśnie, że w bardzo rzadkich przypadkach jest śmiertelna. Aha! Jeszcze te przypadki śmiertelne występują głównie w Afryce, głównie w przypadku ludzi po prostu nieleczonych. Małpia ospa w Europie. Unijna Agencja Przestrzega. To jest znowu Interia. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że więcej przypadków nowej nowej, bardziej zakaźnej odmiany małpiej ospy zostanie odnotowanych w Unii Europejskiej. Podało w piątek Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób, SEDC. Unia Europejska chce wydać specjalne zalecenia dla osób wybierających się do miejsc dotkniętych epidemią, ponieważ podróżujący tam są szczególnie narażeni na zachorowanie. Ech, przypadki Importowane muszą być szybko zdiagnozowane i wdrożone, e, powinny zostać środki kontroli, zaznaczył w komunikacie Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób SEDC z siedzibą w Sztokholmie. SEDC przewiduje, że dzięki szybkim reakcjom państw członkowskich na odnotowane Przypadki i solidnej opiece zdrowotnej wpływ Małpiej Ospy na Unię Europejską będzie niewielki. Sztokholm, pierwszy przypadek to już było. Małpia Ospa, zalecenia unijnej agencji. Agencja zaleciła zwiększenie yy, Świadomości wśród pracowników służby zdrowia w Unii Europejskiej. Kraje członkowskie powinny też powiadomić o pojawieniu się nowych przypadków na poziomie Unii Europejskiej. Podróżujący, udający się na obszary objęte epidemią, powinni skonsultować się z lekarzem w sprawie kwalifikowania się do szczepienia na małpią ospę, czy tylko jak tam gdzieś jedziesz. Nowe zakażenia w Afryce różnią się od globalnego wybuchu w 2022. Przypomnę, tam praktycznie nie było przypadków tamta odmiana nadal krąży na niskim poziomie w Europie i na świecie. I teraz, drodzy Państwo, znowu interia, małpia ospa. W natarciu WHO zwołuje specjalny komitet, czyli ostre straszenie. WHO poinformowała, że zwoła komitet do spraw nagłych wypadków w sprawie małpiej ospy. Jak podaje szef organizacji, istnieje obawa przed rozpowszechnieniem się wirusa wywołanego, wywołującego tą chorobę. Do tej pory był on aktywny jedynie w demokratycznej republice Konga. Jednak od jakiegoś czasu zaczęły pojawiać się przypadki zachorowań także w innych krajach Afryki. Dotychczas wirus małpiej ospy był głównie aktywny w Demokratycznej Republice Konga, gdzie według danych WHO od początku roku zainfekował ponad 14 tysięcy osób i był odpowiedzialny za 511 zgonów. Czyli, drodzy Państwo, to jest zdecydowanie mniej niż 5% śmiertelności, a w Demokratycznej Republice Konga, gdzie system opieki zdrowotnej jest na poziomie bliskim zeru, no, ba bardzo słabym. Choroba ta od dawna była obecna w Demokratycznej Republice Konga, ale w ostatnich latach następował stopniowy wzrost zachorowań. Obecna epidemia spowodowana jest przez wirusa nazywanego Kladem 1B. Szef WHO zwołał komitet do spraw nagłych przypadków. W ciągu ostatniego miesiąca potwierdzonych zostało 50 przypadków zachorowania na małpią ospę w Burundi, Kenii, Rwandzie i... Ugandzie. W świetle rozpowszechniania się małpiej OSPRY poza Demokratyczną Republiką Konga oraz możliwości dalszego międzynarodowego rozpowszechniania się w Afryce i poza nią, zdecydowałem się zwołać Komitet do Spraw Nagłych Wypadków zgodnie z międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi, aby y, doradził mi, czy epidemia y, stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, powiedział Tedros Adhamanos Gebrejsus, szef WHO. Dodał, że komisja zbierze się szyb, tak szybko jak to możliwe i będzie składał się z niezależnych ekspertów z różnych dziennikarzy, od kogo niezależnych? Chyba od opinii publicznej. E, bo przecież nie od koncertów farmaceutycznych. Naupia ospa jest odzwierzęcą chorobą zakaźną i tak dalej, drodzy Państwo. Medonet. WHO z najwyższym alertem w związku z małpią ospą. Zagrożenia także Europa. Co się dzieje? Wyjaśniamy. Magdalena Zmudziak. W Szwecji zarejestrowano pierwszy przypadek poza Afryką nowej odmiany małpiej ospy. Mpox jest bardziej zaraźliwa, to chyba trochę nie do końca. Bo jeśli wtedy dwa lata temu, jak nas straszyli, to, był, to zaczynali w maju i już wtedy były przypadki w maju, a teraz dopiero pierwszy przypadek jest w sierpniu, to wydaje mi się, że on jest jednak zdecydowanie mniej zaraźliwy. Tak mi to się wydaje, że to, że zaczęło się później, to sugeruje, że jest jednak mniej zaraźliwy. Mpox jest bardziej, no, i, oni tak twierdzą. jest bardziej zaraźliwa od dotychczas jest, yy, znanej odmiany. Eksperci podkreślają potrzebę szybkiego wprowadzenia środków profilaktycznych. Szykujmy się na lockdown, by uchronić się przed globalnym rozpowszechnieniem się wirusa. Tym bardziej, że Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła MPOX globalnym zagrożeniem zdrowotnym. Jest to najwyższy stopień alarmowy dla chorób zakaźnych. Co trzeba wiedzieć o małpiej ospie? Jakie daje objawy? Odpowiadamy na sześć kluczowych pytań. Czym jest małpia ospa? MPOX znana również jako małpia ospa. Jest zakaźną chorobą wirusową, przenoszącą się ze, zwierzęta na, zwie, ze zwierząt na ludzi. E, tak, ze zwierząt na ludzi, drodzy Państwo. Wywołaną przez wirus małpiej ospy. opisaną po raz pierwszy w roku 1958. E, sprawdźmy sobie, co tam jest napisane w Wikipedii. W Wikipedii jest napisane, że pierwszy raz też dobrze napisali. E, w, w Danii choroba ta wywołała epidemię podobną do ospy prawdziwej w koloniach małp wykorzystywanych do badań. N nie u ludzi, u u w koloniach małp. Mimo iż ta choroba określana jest mianem wirus wirusa małpiej ospy, to rzeczywiste źródło wirusa pozostaje nieznane. Naukowcy przypuszczają, że jego nosicielami mogą być gryzonie lub inne małe ssaki, takie jak wiewiórki czy naczelne. Jakie są objawy małpiej ospy? Infekcja wirusowa zwykle zaczyna się od wysypki. Niestety, w odróżnieniu od wcześniejszej formy małpiej ospy, gdzie zmiany skórne zwią związane z zakażeniem były głównie widoczne na klatce piersiowej, dłoniach i stopach, nowa forma powoduje zmiany skórne w okolicach narządów płciowych. To utrudnia jej wykrycie. Jak to się myje, to nie. Nie wiem jak wy, ale ja tam codziennie sobie myję te okolice i jak mi się tam coś pojawi, łoby, to bym wiedział. A osoby zakażone mogą nieświadomie przenosić wirusa dalej. Sądzę, że my się jednak myjemy. O tym zagrożeniu pisaliśmy więcej w innym tam artykule. Wysypka może również rozpowszechniać. Rozprzestrzeniać na inne części ciała. Często jest bolesna i swędząca. Początkowo może wyglądać jak pryszcze lub pęcherze, które przechodzą przez różne fazy, zanim w końcu. Stróbki odpadną. Mpox mogą także towarzyszyć objawy grypowodobne. Zazwyczaj pojawiają się przed lub po wysypce. Należą do nich m.in. w początkowej fazie choroby najczęstsze objawy to gorączka, bóle mięśni, bóle głowy, bóle pleców, dreszcze, uczucie zmęczenia, powiększone węzły chłonne. Czyli standard, jak przy grypie. I dwa lata temu na podstawie tych objawów zamykali ludzie, ludzi przymusowo w zakaźnych. Przypominam, że jak Cię zamkną przymusowo w zakaźnym, to mogą Cię tam czymś zarazić. Ech. Niektórzy chorzy zgłaszają trudności z, z oddawaniem moczu i bolesny obrzęk odbytu. Mhm. Objawy choroby zwykle pojawiają się w ciągu 21 dni od ekspozycji na wirusa. Małpia ospa może trwać nawet miesiąc, a jej leczenie jest objawowe, ponieważ nie ma na nią celowanej szczepionki. Czajcie? Leczenie jest objawowe, ponieważ nie ma na nią celowanej szczepionki. Już ja rozumiem, że stręczenie szczepionek tam wyszło tak głęboko, że o lekach to się w ogóle zapomina, ale leczenie może być objawowe, ponieważ nie ma leku, a nie ponieważ nie ma szczepionki. W związku z tym profesor e, Michał ale to jest jakieś stare, bo już jest celowana szczepionka. I mam wrażenie, że to, że się tak rozprzestrzenia ten wirus, to może być powiązane z tym, że jest ta szczepionka. Profesor Michael Karts z Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej sugeruje, aby szczepić ludzi przeciwko ospie prawdziwej. Na ta przeciwko ospie wiecznej nie daje ochrony. Być może to pozwoliłoby ograniczyć przynajmniej najpoważniejsze powikłania choroby. Zwróćcie uwagę, że typ nie ma pojęcia, czy tak będzie. To jest On mówi tylko być może. Być może to pozwoliłoby. Czy on zgaduje? Wiecie, na tej zasadzie wykopmy sobie wszyscy bunkier w ogródku. Być może pozwoli nam to przeżyć atak atomowy. Do poważnych powikłań u chorych na Epox może dojść, gdy zmiany. Ulegną zakażeniu, co prowadzi do ropni. Inne powikłania mogą obejmować ciężkie odwodnienie, spowodowane biegunką lub wymiotami zapalenie płuc, zapalenie opłon mózgowych, zapalenie mózgu lub serca, zapalenie mięśnia sercowego. Jak można się zarazić małpią osmą? wirus może dostać się do organizmu przez uszkodzoną skórę, błony śluzowe, takie jak oczy, usta, nos oraz przez układ oddechowy. Zakażenie najczęściej następuje poprzez e, pogryzienie lub bezpośredni kontakt z chorymi zwierzętami lub krwią lub płynami ustrojowymi. Tak, ciekawe, jak oni mają kontakt z tymi płynami ustrojowymi tych zwierząt, ci, co się znaleźli. Do zakażenia także może dojść w kontakcie z chorą osobą. Transmisja padogenu odbywa się m.in. poprzez kontakt ze skórą zakażonego, np. poprzez całowania, przytulania seksu oralnego, analnego lub dopochwowego i masaży. Długotrwałe e, interakcje tworzą e, twarzą w twarz z osobą chorą na EMPOX, takie jak e, mówienie lub oddychanie mogą powodować infekcje, e, infekcje kropelkami oddechowymi, przenoszącymi e, wirusa. Wirus małpiej ospy może się także przenosić podczas używania. W, Wspólnie z chorym tych samych ręczników lub pościeli. Kobiety w ciąży mogą przekazywać wirusa swojemu dziecku. Czy czeka nas epidemia Małpiej Ospy? Wirus rozpowszechnił się już poza kontynent afrykański, tak jak dwa lata temu, i gówno wtedy z tego było, ale wtedy jeszcze nie wyprodukowali nie mieli wystarczającej nocy przerobowej na produkowanie szczepionek. A, pierwsza, a 15 sierpnia potwierdzono przypadek zakażenia w Szwecji. Informacja ta budzi niepokój, zwłaszcza, że nowy szczep wirusa, czyli kladel, jest bardziej śmiertelny. Skąd oni to wiedzą? Mamy teraz, skoro nawet nie, jest, nie są w stanie jakby ustalić, jak się nazywa ten nowy typ wirusa, w każdym piśmie innym, inna nazwa. Mamy teraz. Miał potwierdzenie, że mamy jeden przypadek w Szwecji poważnego typu Mpox, ten o nazwie Kladen. Tak? Czyli mamy jednego pacjenta, który jeszcze żyje, ale oni wiedzą, że to jest bardziej śmiertelne. Potwierdził szwedzki minister zdrowia i spraw społecznych. Przypominam, mamy jeden przypadek i facet żyje. Czyli jak na razie przypadków śmiertelnych w Europie jest zero, ale oni twierdzą, że to jest wersja wirusa bardziej śmiertelna. Mhm. Czy to jest tak jakby. Wyprodukować jeden egzemplarz samochodu i on nie uległ jeszcze żadnej kompletnie awarii, ale pierdzielić, że ta nowa wersja samochodu jest bardziej awaryjna od po poprzedniej. Mimo tego, że jest jeden egzemplarz i działa. Mam. Mm -hmm. Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego poinformowała, jest to pierwszy przypadek spowodowany przez KLAD-1, który został zdiagnozowany poza kontynentem afrykańskim. Pacjent zaraził się wirusem podczas wizyty w Afryce. Jak podaje raport WHO, w czerwcu 2024 do WHO zgłoszono łącznie 934 nowe, potwierdzone laboratoryjne przypadki Mpox i 4 zgony z 26 krajów. Czajcie? 4 zgony! 4 zgony! cztery zgony. Natychmiast musimy zamknąć lasy. No nie mamy wyjścia. Cztery zgony na całym świecie. Najwięcej potwierdzonych laporyjnie przypadków było w regionie Afryki 567, regionie obu Ameryk 185, w regionie zachodniego Pacyfiku 81 i Azji Południowo-Wschodniej 11 przypadków. W regionie europejskim w czerwcu potwierdzono 100 przypadków małpiej ospy. W Polsce od stycznia 2022 do 30 czerwca 2024 według oficjalnych danych WHO potwierdzono 223 przypadki M box w tym żadnych zgonów z powodu tej choroby. Rozumiecie? Żadnych zgonów. Żadnych. Ani jednego. Natychmiast trzeba zamknąć las. Natychmiast. Yy. Onet. Małpia w Europie. Ekspert od COVID-19 alarmuje. Trzeba działać szybko. No na pewno zamknąć las. Zaszczepić nas i zabronić wychodzić. A i dać im dodatki. Tylko tam były dodatki covidowe, to teraz trzeba dać im dodatki empoksowe. Wtedy było 15 tysięcy, ale maksymalnie jeden typ mógł dostawać 4, 4 dodatki na miesiąc na miesiąc, czyli maksymalnie na człowieka było 60 tysięcy miesięcznie, no to wydaje mi się, że teraz taką inflację rozprzestrzenili, że teraz to co najmniej 120 znaczy po 30 razy 4, czyli 120 tysięcy no, no nie może być mniej. Profesor Matteo Bastetti, znany włoski wirusolog, ostrzega przed nowym, bardziej agresywnym przepem małpiej ospy. Na razie nikogo nie zabił, ale jest, ale jest dużo bardziej śmiertelny. Na razie tych przypadków zakażeń jest prawie wcale, ale jest dużo bardziej, bardziej, bardziej jest. W Szwecji potwierdzono pierwszy przypadek tej odmiany poza Afryką. Bastetti podkreśla, że konieczne są natychmiastowe działania, aby zapobiec globalnemu rozprzestrzenieniu się wirusa. Ech. Profesor Bassetti, jeden z najczęściej cytowanych we Włoszech ekspertów podczas pandemii COVID-19. Już go nie lubię. Odniósł się w twicie do informacji o tym, że Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, iż ognisk paka małpiej ospy w niektórych państwach Afryki wprowadzają stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Naukowiec Genui odnotował, że po 15 miesiącach od zakończenia kryzysu na tle małpiej ospy znów budzi ona strach. Wynika to z tego, stwierdził, że nowy szczep wirusa bardzo różni się od poprzedniego i jest bardziej agresywny i zjadliwy. Jakie są statystyki? Co dalej? Profesor Bassetti zaznacza, że wirus może dotrzeć również do Włoch. W związku z podróżami należy szybko zorganizować się, podejmując wszystkie kroki terapeutyczne i profilaktyczne, by uniknąć globalnego szerzenia się wirusa, ocenił włoski specjalista. Sytuacja wymaga natychmiastowych działań na poziomie międzynarodowym. Konieczne jest monitorowanie przypadków i prowadzenie odpowiednich środków zapobiegawczych, aby uniknąć powtórki z pandemii 19. Zgadzam się. Proponuję na dzień dobry, dać zakaz wypowiedzi w mediach wszystkim ekspertom, którzy straszyli zarazą, którzy mówili nieprawdę co do tego, że preparaty były skuteczne i bezpieczne i sądzę, że to nas uchroni przed globalną pandemią. Aha, i w żadnym wypadku, w żadnym wypadku nie wolno dawać dodatków covidowych i, i będzie dobrze. I to się nie rozprzestrzeni. Zobaczycie. No jeszcze Business Insider... Małpia OSP atakuje. Jest prośba o krytyczną zgodę do Unii Europejskiej. Producent szczepionki. Zobaczcie, jakie to jest ciekawe że nowy, nowa odmiana, wariant, coś tam, super, super nowy, super nowy. I już jest szczepionka. Patrzcie. Producent szczepionki przeciwko Małpiej OSP, OSPie, bawarian Nordic, stara się o krytyczną zgodę od Unii Europejskiej. Chodzi o możliwość stosowania szczepionki wśród nastolatków, po tym, gdy WHO ogłosiło stan zagrożenia zdrowia. A sam się kurde zaszczep, a nie dzieci będziesz działał. Duńska firma Bavarian Nordic poinformowała, że przekazała odpowiednie dane do europejskiego regulatora leków w celu rozszerzenia stosowania szczepionki przeciwko małpiej ospie, Mpox. Paul ha Haplin, Chaplin Fajne nazwisko, takie pasujące do tej sprawy. Paul Chaplin, szef firmy, powiedział, że chodzi o stosowanie szczepionki wśród osób w wieku 12-17 lat. Będzie to kluczowe w walce z najnowszym szczepem wirusa, który szczególnie dotyka nastolatków i małych dzieci, powiedział w, w wywiadzie dla CNBC. Głównie nastolatki i małe dzieci, ciekawe. Małpia ospa atakuje. Zaczęło się w Afryce. O, zaczęło się to jest zawsze dobre słowo zaczęło się, pamiętajcie. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w środę eskalację wybuchu epidemii EMPOX w Afryce itd. Także, drodzy Państwo, już tutaj mają szczepionkę. A co na ten temat stara dobra Wikipedia pisze? Ospa małpia od angielskiego EMPOX. To też ta nazwa EMPOX, to wcale nie jest tak, że to jest nowe, tylko po prostu teraz... Promują to pod inną nazwą, ale to nic nowego nie wymyśli. Endemiczna choroba zakaźna od zwierzęca, wywołana przez wirus ospy małpiej należący do rodzaju wirus, po raz pierwszy opisana w roku 1958, gdy w koloniach małp trzymanych w celach badawczych wystąpiła. Były dwa ogniska choroby podobnej do ospy, stąd nazwa ospa małpia. Pierwsze przypadki u ludzi stwierdzono w roku 1970 w ówczesnym Zairze. Choroba rzadko przenosi się na ludzi. Przez długi czas zachorowania stwierdzono wyłącznie w centralnej Afryce. Jednak w 2003 roku była diagnozowana u mieszkańców środkowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych. W 2018 stwierdzono pierwszy przypadek występowania choroby w Wielkiej Brytanii. Choroba u ludzi objawia się w sposób Podobny jak w ospie prawdziwej, ospie wiecznej objawy. Objawy zaczynają się od gorączki, bólu głowy, bólu w mięsi i uczucia zmęczenia. W przeciwieństwie do ospy prawdziwej pojawia się również powiększenie wezów chłonnych. W ciągu 1 do 3 dni, czasem dłużej od pojawienia się gorączki pojawia się wysypka, często zaczynająca się na twarzy, a następnie rozprzestrzeniająca się na inne części ciała. Zmiany skórne zanim znikną, przechodzą przez następujące etapy, małe, płaskie plamki, małe grudki. Yy, Wypełniające się przezroczystym płynem i ropą, pęcherzyki, krosty strupy. Choroba trwa od 2 do 4 tygodni. Profilaktyka. W kilku badaniach obserwacyjnych wykazano, że szczepionka przeciw ospie prawdziwej jest skuteczna w około 85% w zapobieganiu małpie, ospie małpie, czyli że nie zachorujesz. Dlatego wcześniejsze szczepienie przeciwko ospie którego znakom jest zwykle blizna na ramieniu, może spowodować łagodniejszą chorobę. Nowsza szczepionka oparta na zmodyfikowanym, atenuowanym wirusie krowianki, szczep Ankara, została zatwierdzona do. Zapobiegania ospie małpiej w roku 2019. Jest to szczepionka dwudawkowa, której dostępność pozostaje ograniczona, ale w 2020 podobno już opracowali nowe techniki i że już teraz jest bardziej dostępna. Szczepionki przeciw ospie prawdziwej i małpiej ospie są opracowywane w preparatach opartych na wirusie krowianki ze względu na ochronę krzyżową zapewnianą przez odpowiedź immunologiczną na orto or poksywirusy. Leczenie w Unii Europejskiej zatwierdzonym środkiem do leczenia poksywirusów, w tym małpiej ospy jest tekowirymat. Zobaczmy sobie, co to jest ten tekowirymat. Może warto sobie kupić na wszelki wypadek. Tekowirymat. Dostępność w aptekach. Jest to lek. Pełno jest go na razie. Eee... Tak, pełno jest go w polskich aptekach, tylko to jest lek na receptę. Naturalny nosiciel to już było, patogen, też tam epidemia. Dobra, drodzy Państwo, w zasadzie wszystko mamy, także nie dajcie się nastraszyć, wszystko będzie dobrze. Eee, strzeżcie się paniki rozsiewanej przez media, i tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.